Witajcie, kochani. Kochani, jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, jak dobry jest Bóg, podziękować Mu za ten cały miniony rok, w którym tak szczególnie mogłam odczuwać Bożą obecność, Bożą moc. Jestem Bogu też wdzięczna za to, co już od rana dzisiaj mogę słyszeć. Jest to też dla mnie takim zbudowaniem, każda ta pieśń. I kiedy modliłam się o to nabożeństwo, mówię: Panie, proszę Cię, aby dzisiaj Przemek był wypełniony Twoim duchem. Daj mu pieśni, które będą gdzieś też taką inspiracją dla mnie, kiedy będę dzielić się tym świadectwem. I wiecie, już pierwsza pieśń. Wybrzmiały słowa, które są głęboko w moim sercu. Pieśń, która też jest, ma dla mnie duże znaczenie. Wszechmocny Bóg, Zbawiciel mój, to w cieniu Twym schronienie mam. Jedynie imię Jezus. I tym się chcę dzielić, o wszechmocy Boga, jakiej mogłam doświadczać przez ten rok. Zacznę może od tego, że świadectwo moje będzie się opierać na tym, że jak wiecie, urodziłam dziecko, także byłam w ciąży, doświadczyliśmy wielkiego błogosławieństwa. Ale wiecie, nie zawsze ta ciąża przebiega tak, jakbyśmy chcieli. I mamy trójkę dzieci. Pierwszy syn ma 18 lat, córka 10 lat i teraz mamy maleńkie dziecko. I kiedy byłam w ciąży z Miłoszem, wiecie, kiedy byłam gdzieś w 7 miesiącu, zaczęłam mieć bardzo dziwne dolegliwości. Jeszcze wtedy lekarze nie potrafili powiedzieć, co się ze mną dzieje. W każdym razie te dwa ostatnie miesiące ciąży to była naprawdę dla mnie wielka trauma. Byłam bardzo opuchnięta, swędziało mnie dosłownie całe ciało. Wiecie, ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. To są nieprzespane noce, bo swędzi od opuszka palca, po czubek głowy, po palec u nogi, wszystko. Najgorsze są noce, bo właśnie w nocy są największe ataki i byłam opuchnięta, nie mogłam chodzić i to była naprawdę wielka trauma. Po 10 latach, kiedy zaszłam w ciążę z córką, medycyna poszła już troszkę do przodu, lekarze byli bardziej świadomi. Powiedzieli mi, że cierpię na cholestazę ciążową. Jest to taka choroba, która dotyczy tylko kobiet w ciąży. Kiedy płód rośnie, naciska on na wątrobę i wątroba robi się niewydolna i wszystkie toksyny zbierają się w organizmie i to powoduje właśnie takie złe samopoczucie. Dowiedziałam się też, że jest to i zagrożeniem dla matki, ale i dla dziecka, czego naprawdę wcześniej nikt mi nie mówił. I wiecie, kiedy byłam w 7 miesiącu, było dosłownie to samo. Do tego doszły jeszcze inne dolegliwości, także i byłam długo w szpitalu i same porody były dla mnie bardzo trudne. Mówię o tym, żebyście mieli taki troszkę obraz tego, co się działo, kiedy dowiedziałam się, że jestem w trzeciej ciąży, dlatego że lekarze mówili mi, żebym się już nie decydowała na dziecko, że moja wątroba jest już na tyle osłabiona, że no, szkoda mojego organizmu, tak, że każda ciąża to jest kolejny wysiłek, a jeżeli cholestaza była w pierwszej, w drugiej ciąży, to 99%, że w trzeciej ciąży też się powtórzy. I wiecie, kiedy zaszłam w ciążę, najpierw oczywiście ogromna radość, tak, bo to bez dwóch zdań człowiek się cieszy, ale z drugiej strony ta świadomość tego, z czym przyjdzie mi się mierzyć, jeszcze wiecie, to jest kolejne 10 lat, już przed 40, więc i organizm już bardziej zmęczony i ta świadomość, że będę się znowu zmagać z tymi dolegliwościami. Byłam taka na początku przestraszona i wtedy moja mama dała mi książkę. Cudowna książka, właśnie opowiada o kobiecie, której lekarze w ogóle mówili, że nie będzie mieć dzieci. Ale po prostu uchwycili się z wiarą, z mężem, zaczęli szukać wszystkich wersetów, które dotyczyły tego, jak kobiety pragnęły dzieci, jak Bóg dawał dzieci, uchwycili się, wyznawali to każdego dnia. Dzisiaj mają bodajże 4 dzieci. I wiecie, ta książka gdzieś obudziła we mnie taką nową wiarę. I mówię: Panie,
Ja wierzę, że jeżeli Ty dałeś to dziecko, to Ty jesteś w stanie po prostu przeprowadzić mnie zwycięsko. I kiedy modliłam się, tak pamiętam, po przeczytaniu tej książki, to przyszło słowo z Ewangelii Marka, kiedy Jairus przyszedł do Chrystusa i wiemy, że przyszli później słudzy i powiedzieli: nie, trabiusz, nauczyciela, twoja córka nie żyje. To Chrystus, słysząc te ich słowa niewiary, powiedział: a ty się nie bój, tylko wierz. I wiecie, to się stało dla mnie takim motorem. I mówię: Panie, ja nie chcę się bać, ale wierzę, że wszystko będzie dobrze i ty, że ty mnie przeprowadzisz. Wiecie, niesamowitym wsparciem też były dla mnie siostry z modlitw. I to jest, mówię, siostry, każda, która nie przychodzi na modlitwy, która nie jednoczy się, naprawdę jesteście ograbione. Nie boję się tego powiedzieć, bo w tych najtrudniejszych chwilach wiedzieć, że ma się za sobą tych 30, 40, 20, nie wiem, różny na spotkaniach przychodzi sióstr, ale że jest cała rzesza kobiet, które wiedzą, co przeżywasz i mogą się z tym utożsamić, każdym problemem, to jest niesamowita łaska. I jestem Bogu wdzięczna i dziękuję wam, kochane siostry, bo naprawdę też czułam te modlitwy na sobie, kiedy ja nie miałam siły, choćby podczas porodu, to wiedziałam, że wy się modlicie i wszystko było cudowne. Ale wracając, naprawdę tak wiarą uchwyciłam się tego, że Panie, nie chcę się bać, ale wierzyć, że wszystko będzie dobrze. I poszłam do lekarza i lekarz mówi: no wie pani, no trzeba się przygotować, no będziemy badać, będziemy monitorować, już też pani w takim wieku, zobaczymy jak to będzie, na razie się nie będziemy martwić. I wiecie, każdego dnia, kiedy wstawałam rano i nie było żadnych dolegliwości, po prostu dziękowałam Panu. Mówię: Panie, ja ci dziękuję za kolejny dzień, że minął kolejny dzień, kolejna noc, ja jestem wyspana. I tak, wiecie, przebiegło całe 9 miesięcy. Ani razu nie miałam żadnej dolegliwości. Biegałam do końca, sąsiedzi się śmiali, że jak biegnę z psem na spacer, to urodzę po drodze. Żadnych opuchlic, po prostu nic. Wiecie, tak jest nasz Pan. Kochani, nie wiem, z czym przyjdzie nam się mierzyć w tym roku. I może nieraz usłyszymy od lekarzy, tak jak ja słyszałam, że no, nie zachodź w ciążę, to już nie ten czas, to jest niemożliwe, te dolegliwości na pewno się powtórzą. Tak wiecie, dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. I chcę, że jeżeli przyjdzie wam się zmierzyć w tym roku z czymkolwiek, może usłyszycie od lekarzy, od innych, że to jest niemożliwe, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz, bo mamy Boga Wszechmogącego. To, co dzisiaj tyle już tutaj było wyśpiewane, tych pięknych pieśni. Naprawdę Bóg jest wszechmogący. To, co mówią lekarze, to jedno. Ja nie mówię, bo możemy korzystać z ich pomocy i też przez 9 miesięcy opiekowali się mną lekarze. Ale wiecie, ostatnie słowo należy do Pana. I choćby się zebrało tysiąc najlepszych, najmądrzejszych profesorów, to ich mądrość i moc w porównaniu z tym, co mamy w Bogu, to jest nic. Nic, bo to do Boga należy, wiecie? I do tego was zachęcam, kochani. Nie bój się, tylko wierz. I był jeszcze czas porodu. Porody moje to też był taki bardzo trudny czas, bo miałam problemy i przy pierwszym, i przy drugim dziecku. Z Lilką skończyło się cesarką. I wiecie, kiedy przyszłam do szpitala z bólami i mówię, i lekarze już kazali mi wypisać papiery do cesarki. Ja mówię, wiecie co, ale ja bym chciała jednak próbować rodzić. To patrzyli na mnie z takim niedowierzaniem. Ale rodzić? Ale w pani wieku? Ale tuż cesarka? Nie, będziemy ciąć. A ja mówię, że jeżeli mam taką możliwość, to chciałabym spróbować, wiecie? Wszystko przeszło książkowo. Naprawdę książkowo. Oni sami przyszli mi po porodzie pogratulować, że oni nie wierzyli, że byli pewni, już czychowali się tam na salę, że wezmą mnie i zrobią cesarkę. Marlenka urodziła się bez jakiejkolwiek ich pomocy. Oni przyszli, jak już było praktycznie dzieciątko na świecie. Także Bóg jest niesamowity, wspaniały, wielki, kochani, i nie bójmy się, tylko wierzmy. Naprawdę, nie wiem, co przeżywacie dzisiaj w swoim życiu, ale niech ta wiara na nowo obudzi się, że mamy Boga Wszechmogącego. Wszechmogącego, tak jak też Przemek dzisiaj mówił, że
jesteśmy Jego dziećmi, tak? Że Jemu zależy na nas. I miałam tego nie mówić, ale chcę jeszcze wam krótko powiedzieć, bo ta ostatnia pieśń, którą Przemek śpiewał, mnie tak zainspirowała, że Pan Jezus przyszedł na świat. Przyszedł na świat, aby dać nam życie. I wiecie, kiedy już wróciłam z Marlenką do domu, kiedy już tak emocje opadły, miałam taki czas z Panem, trzymałam ją na rękach. Mówię, Panie, daj mi słowo, daj mi takie słowo dla mnie, dla niej. I otworzyłam Biblię i otworzyło mi się, to był czerwiec, słowo o narodzinach Pana Jezusa. I tak myślę, jeszcze do świąt trochę czasu. Panie, co mi chcesz przez to słowo powiedzieć? I nagle Duch Święty tak skierował moje oczy na ten werset. I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I wiecie, tak Duch Święty zaczął działać w moim sercu, mówić do mnie. I mówi, przyszedł Pan Jezus na świat i nie było w żadnej gospodzie miejsca dla Niego. A ile dzisiaj miejsca w Twoim życiu jest? On znowu przychodzi, znowu puka. Ile dzisiaj miejsca w Twoim życiu jest dla Niego? Wiecie, musiałam skruszyć swoje serce, bo wiedziałam, że ostatnie rzeczy, wiecie, małe dziecko, pochłonięta obowiązkami, ale Pan Jezus się upomniał. Mówi, ja przychodzę, ile miejsca dzisiaj jest w Twoim życiu dla mnie? Wiecie, tak szybko i łatwo jest zapomnieć o dobroci Pana, o tym, ile Pan dla nas zrobił, zająć się obowiązkami. I nieraz patrzymy na te wersety i mówimy, o co za ludzie, nie było miejsca, żeby się urodził Zbawiciel, ale czy dzisiaj w naszych sercach jest miejsce dla Chrystusa? Ile jest tego miejsca? Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym 20 lat temu, kiedy zaszłam w ciążę, zaufała Panu, to pewnie zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało, ale w moim życiu wtedy nie było miejsca dla Chrystusa. Albo było go bardzo malutko. Naprawdę, kochani, usuńmy z naszego życia wszystko i zróbmy miejsce dla Chrystusa, On zacznie działać. On zacznie działać. Jeżeli wiesz, że dzisiaj coś w Twoim życiu jest nie tak, może przyszła choroba, doświadczenia, może są inne problemy, zrób miejsce dla Chrystusa, wpuść Go, a On zacznie działać. Do tego was chcę zachęcić i jeszcze raz chcę podziękować Bogu, bo to jest naprawdę cud. Ja naprawdę przez całe 9 miesięcy, wiecie, mogłam doświadczać dobroci Pana w każdy dzień, każdy dzień. Wiecie, to jest, kto może tego nie przeżył, jedna siostra, niedawno z nią rozmawiałam, że też jest po dwóch cholestazach i my się rozumiemy. I ona mówi po prostu, że no nie wyobraża sobie teraz zajść w trzecią ciążę. Ja mówię, siostro, nie mów tego, nie wyznawaj tego. Bo naprawdę my musimy też wyznawać, ja się nie boję, ale wierzę. Takie słowa wiary, żeby też wychodziły z naszych ust. Bo wiecie, diabeł się cieszy, kiedy my zaczynamy mówić złe rzeczy. Ale mówmy te słowa wiary. Kiedy przyjdzie ci się w tym roku może zmagać z czymś trudnym. Nie bój się, ale wierz. Wierz, że Chrystus jest większy, że Chrystus może. Także chciałam się tym podzielić i krótko podziękować Panu. Panie, ja Ci tak bardzo dziękuję za to, jak jesteś wielkim, cudownym i wspaniałym Bogiem. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty dzisiaj przychodzisz do każdego z nas z miłością, z dobrocią, że masz dobre rzeczy dzisiaj dla każdego z nas. Pomóż, pomóż, abyśmy usunęli wszystko, co może być dzisiaj przeszkodą, Panie, w naszym życiu. Chcemy jak najwięcej, Panie, Ciebie w naszym życiu. Usuń wszelkie przeszkody, usuń całe nasze ja, usuń wszystko, na czym my polegamy, Panie, abyś Ty mógł faktycznie działać w życiu każdego z nas. Do głębi, Panie, penetruj nasze życie. Ja Ci dziękuję, Ojcze, za rodzinę, którą mi dałeś. Pragnę podziękować Ci za Marlenkę, za te cuda, których mogłam doświadczać, Panie, od samego początku, od wyboru lekarza, po opiekę w szpitalu, Panie, jak cudownie się o mnie troszczyłeś. Jesteś wielkim, wspaniałym i wszechmogącym Bogiem, Panie. I chcę Ci za to dziękować i błogosławię moje braci, moje siostry, każde dziecko i seniora na tym miejscu i modlę się, aby każdy z nich, Panie, w tym nowym roku mógł doświadczać, jak wielkim, potężnym i wszechmogącym Bogiem jesteś, Panie. Błogosławię nasz zbór, Panie, i dziękuję Ci za to miejsce. Panie, oczekujemy na Ciebie i Twoje słowo, Ojcze. Amen.